W poprzednim odcinku... Hejda! Co kurde? A teraz kontynuujemy. There's our ticket out of here. If we can get to it. Tanio, skóry nie sprzeda. Masz tu amunicję obok. Czy dobrze rozumiesz, że my tutaj po helikopter przyszliśmy, co te Left 4 Dead? Tak. Chciałem ci pomóc, żeby... Dobra, to nie, teraz muszę ci chciałem sprawdzić, czy można do drzwi podejść, wiesz? A, myślałem, że... Że już leżysz, nie? No. Chciałem pomóc i wtedy bum. O, ładnie tu. Ale dobra, no to mamy do niego pewnie strzelać, nie? My mamy sprawić, żeby chyba te zombiaki do niego nie podchodziły. Bo się chyba od nich leczy? No co jest? Gdzie jesteś? Tu jesteś. Tak, obok. Oni mają, kurczę, dużego... hita. Ja pierdolę, co jest? Nie wiem, oni się coś od ciebie... Tak. Coś od ciebie chcą, się do ciebie przyczepili. Bo grę hostujesz pewnie. Tak. To ma być. Oszczędzać amunicję, będzie potrzebna na tym boss fight'cie. Wiem. Dlatego pistolet oni w tłoń. Oni tu jakąś imprezę świętowali na dachu i nagle bum. Wszyscy zombie się zamienili. Schowajcie za ścianą. Ulecz. Nie mam czym. A to czekaj. To jest całkiem zabawny. Nie będę leczył mocniej, bo może znowu oberwiemy. A teraz możemy w końcu w niego strzelać. Mówiłem właśnie. A on tym kontroluje. Się zdziwiłem, co on ty tak uderza ramieniem tak z oddali. Ja wiem, że teraz tabletkę ci dałem. O, dzięki. Ale rozumiem się, no mówiłem. To fajnie wygląda, tak? Zrób A. Zrób A. Jak zakochana para. No dzięki. Przepraszam. Prosto tak, żebym mógł nie trafić. Uważaj. Chciałem w walce wręcz trochę bardziej móc celować przeciwnika, z którym walczę. No żeż... Za tobą! Ja pierdolę, za ścianę. Jeżeli przeżyjemy... Ja będę świętował dzisiaj więcej niż tylko... Nie! Który dzisiaj dzień... Chcę zacząć od nowa, bo to trochę chujowe było teraz. Dobra, wiem. Schowamy się za tą ścianą i tyle. I strzelać do niego później. Tak, tak. Z zakrycia. Za ścianę, szybko. A nie masz żadnej bomby czy czegoś, nie? Czekaj, bomby? Znaczy ognia. Ale nie, chyba nie dasz rady podbiec. No właśnie. Mimo wszystko spróbuję. Ach, szajse. Czekaj, czy od razu kiedy próbuję podejść on? O! O nie, no kurwa. Czekaj, patrz. Dobra, teraz ci pomogę. Kurwa! Dobra, wiesz co chciałem zrobić? Podłożyć bombę, pod ciebie podbiec, ale... Ale nie, można do niego podbiec, tylko trzeba zrobić u nich, jak on robi ten zamach po prostu. Więc spróbujmy obydwoje podbiec i obydwoje podłożymy bombę, kurwa. Od razu bomba w dłoń i do niego. I uciekaj. Albo tak, uciekaj. Teraz kiedy jeszcze nic nie robi. Dobra, i teraz wysadzamy. Teraz twoja. Czekaj. O, dobrze. No, piękny strzał. A jakie 200 zrobiliśmy? A,
to oni teraz jego jedzą. Now, go! Wiesz, jak mawiają, jesteś tym, co żresz. Człowiekiem. Tak. A, nie wzięliśmy amunicji stamtąd, wiesz? Przez to wszystko. O, bomby szkodzi, tu będzie kolejna amunicja chyba. Tylko ja bombę podłożyłem, ale dobra. Dobra, już. Stój, znajdźka to była. Znajdźka? Tak. Można strzelić do niej? O, patrz. Jak fajnie. Bo tam mi coś nie pasowało. To naprawdę nigdy nie miałem wcześniej. Ja też. Pierwszy raz to widzę. No i dobra. Tu nic nie ma. Mamy tutaj grę zupełnie na nowo dzisiaj. And the sooner the better. Może jest czekolady. Tak, czekolada na pewno. I teraz pewnie znowu wyjdzie, nie? Po tych drzwiach. Amunicja chyba tu jest. No tutaj na górze była amunicja. Tak? Aha, to na dole też jest. Dobra, to czekaj, wracam tam. A gdzie na dole? A, ja poszedłem już dalej. Nie, nie, właśnie nie poszedłeś dalej. Czekaj, gdzie ty jesteś? He? Tu, ach, tu jesteś. Tak, tak. Ej, to jest fajne. Trochę jak finałowa arena na Millennium Tower w Yakuzie Kiwami 1. Tak bardzo podobnie, kojarzę, no, z tymi dachami. Wiem. Tak, tak, faktycznie. Ja bardzo lubiłem tam tą arenę. Boss fight mniej? To finalny boss fight był lepszy, ale miejsce było fajne. A tu jest szynki. Tak mi się właśnie wydawało, że coś musi za naszymi plecami być. Dają nam dużo amunicji, bo wiedzą, że potrzebujemy tego. I teraz się pewnie zacznie na pitalanka jakaś. Leon. Za mało powiedziane. Up you go. This way! Hurry up! Tam nigdy wcześniej tak nie robiono, że mnie podciąga. Znaczy, pociągałem cię w pociągu. O nie! O. Helena! Właśnie to pamiętam. Pana, ja bym unikać. Kto do mnie strzelił? No właśnie, spójrz na niego. Ładny owadek. Dlaczego się zamienił w owada? Tak jak na razie ci nie pomogę bardziej, bo jest trochę blokują. No właśnie, najlepsze w tej walce jest to, że jak kiedyś właśnie z kumplem Sadziem przechodziliśmy grę i też grałem Leonem, to nie miałem amunicji po jakimś czasie tutaj w ogóle. Aha. I musieliśmy wczytywać i z ograniczoną amunicją go zabić. To było zdrowe. To była męczarnia. Wiele godzin tu siedzieliśmy. Czy godzin? Tak z godziny, półtorej. Ale nie zaczęła teraz. Szczęście, mam teraz trochę więcej amunicji. Powinno starczyć. No właśnie, już ci pomogę, czekaj. A gramy na najwyższym, nie? I z tym razem starczy amunicji, to jest zabawne całkiem. Dobra, masz już. Chyba działa, tak? Jedzie. A co się chyba robi? Uff, czym ty mi tu plujesz, bałwanie? Przelec mojego shotguna, to się nie pozbierasz. Uciekaj! Jump! Będą quick time eventy? Nie było. Ale proszę, i tutaj w tym miejscu kiedyś na normalu siedzieliśmy wiele godzin, a teraz tak łatwo to jest. Leon, za tobą! Idzie. Za tobą! Muszę wejść strzelaj do nich, strzelaj do nich! Jezus, tak też można. Ja wezmę od razu tabletkę swoją, więc... Przeniknąć na nich. Zacząłem przy tobie, żeby ten... było. Nie wiem, czy jeszcze raz zaraz padnę gdzieś w dół? Czy... Rzeczywiście... No, może jakiś bug był, że wtedy nie... dłużej to trwało, czy coś? Chciał to jest trochę przecież do pozbierania. Amunicji znaczy chyba. Albo po prostu kumpel nie wiedział, co zrobić, bo ty coś tak, tam... Tak, ja od razu pobiegłem do tego przycisku, tak? I go przełączyłem, no. Tylko najpierw przyciściłem teren. No tak, dobra. Dobra, olejmy ich. Chodź. I checkpoint! Amunicja. No. Tak. Wiemy, jakie amunicji wtedy nie mogłem mieć. Mhm. Olejmy ich. Po prostu chciałem tego odbić. Aha, akurat jak na górę wszedłem. Ja pierdolę. Już zakuję. Dzięki. Od razu tabletka, żebyś miał HP. O, dzięki, jak ja lubię tiktaki. Co jest? Obydwoje żywy, kurwa! Wal w nich!
Na szczęście tutaj był checkpoint. Nie no, to lepiej już ich załatwić aż. Tabletki mam, więc... No, to możemy teraz stawać. Ale dobra, chyba wiem w końcu, dlaczego nie mi... ta amunicja się zakończyła. Mhm. To dlatego, że kumpel nie wiedział, co zrobić dokładnie i dlatego przez cały czas strzelałem, aha, bo boss cały czas wracał. No widzisz, że ja po prostu wiedziałem. Ale nie, widzisz, chyba z drugi raz będzie to samo, tam przed nami już widać. No, chyba, że to będzie. Albo ty teraz padniesz, to byłoby ciekawsze. No w sumie. To taka zmiana. Chociaż wątpię, bo pewnie patrzyli na to bardziej... znaczy, on to robili to bardziej pod Leona, nie? Pierwszego gracza. Za to. Możliwe, no. Ale czemu on się zmienił w muchę, to ja nie wiem. Kapitan Mucha i jego mały. A teraz pająka, czy co? Po prostu wcześniej był dinozaurem, słoniem... Nie wiem, czy on jeszcze chce być. Nie, to nie woda w zasadzie, że chyba są błyskawice, tak? I chyba trzeba sprawić, żeby on jakoś walnął w to czerwone coś? No przyznam, że tym razem nie pamiętam zbytnio. Ja też, wiem, że chyba chodziło to o coś z tym czerwonym tutaj. A czekaj, widzę! Czekaj? A nie, chyba nie, nieważne. Nie, chyba po prostu strzelamy w te żółte rzeczy. Nie wiem, dlaczego postawiłem tam minę, ale może to coś da. Dobra, tak czy siak nawalamy po prostu w te żółte... Ja, w głowę! Jak odsłania się. Poczekaj, aż się odsłoni! Tak, a tak to w kończyny. A ty leżysz! Nie wiem, jak to się stało, ale... Tutaj też był zombie, jak ja tutaj skrzynkę rozwalałem właśnie. Jezus, ale jebło! A widzę, że po koszuli, że chęcia też się spociła mocno. Taka brudna koszula, kurde. Przesiąknięta. Wal kończyny. Czy... Ach, teraz widzę. Teraz one też się świecą. No to ma sens. Znaczy się świecą, że tam widać tą skórę tak jakby. Jak w Dead Space'a, gdzie pokazywało miejsce, gdzie mogłeś rozerwać ramię od reszty ciała i takie. Kojarzę. A kurde, Dead Space najlepsze to miał i tak bronie. Ej, jak się właśnie używało tej pierwszej? To była ta, co to z tymi trzema falami, co nieco dokładnie kończyny odcinała. No właśnie, to było świetne. Dobra, pokaż główkę. Ale w ogóle nie pokazuje tego, co ja widzę. No! Nie właśnie mi powie... zranił się sam. O, to jest to, co mówiłem, że elektryczność teraz będzie. Ja będę leżał teraz na ziemi, czy nie? Bo mnie zombie dorwał. A, nie! Nie. Uratowało mnie ze sceny. A, to mamy do tego podejść, czy co? Czekaj. Aha. Patrz, co kurwa robię. Nie wiem, co mam zrobić w sumie z tym, ale chuj tam. W serce mu wbić! Nie to mogę! To jest jak taki kołek. Ale nie wiem, co mam sobie robić. Ja mam z tym chodzić po prostu? Aha, spacją mogę to odłożyć po prostu, ja pierdolet. Aha, może mam tu stać? Może upadnie, jak mu będę strzelał w kończyny? A czekaj, mam pomysł. Czekaj, jak to trzymam? Sprawdź, żeby jeden zombie się przewrócił. Ale na przykład łapą. Przewróć jednego zombie, słyszysz? Zombie? No, przewróć go na przykład. A nie, czekaj, dobra, nieważne, o to chodziło. A, okej, okay. A, zeżre go. Tak, i się sam zrani przez to. Znaczy, musimy go pobić teraz, żeby chciał to zjeść, tak. Czyli zdegnerować w ten sposób. Tak. Czyli po prostu jak to wypada, to wbijamy w jakiego pierwszego lepszego zombie. Nie musi leżeć, bo ja myślałem po prostu, że tak ma być, ale... Banda wieprzy.
Nienawidzę ich. No dobra, walimy dalej. O, leży! Poczy! Poczy! Jak masz shotguna, to lepiej shotguna, nie? Ale to jest Magnum. A, ale nie, bo ja nie patrzyłem, w czym strzelasz, nie? A, znowu leży. Nieważne. Jak chcesz, to teraz ty weź ten kołek i wbij w jakiegoś zombie. O, w główkę sobie teraz uderzył. O, musi boleć. No. Jeszcze chyba raz i będzie po nim. Albo chyba nam się... Nie, ścieżka nam się otworzyła. Ale oczywiście rozdzieleni. Szkodzi. Takie to rozdzielenia są fajne całkiem w kółowach. A nie, chyba nie rozdzieleni. Nie, czekaj, rozdzieleni? O, nie, bo chyba możesz wejść. Nie, jestem za tobą. Tylko po prostu spadłeś niżej, nie? Czy jesteś po bokach? Nie ma. Czekaj, przeładuj broń jak masz najpierw. Magnum zachowam na później. Tak, najlepiej. Nie, dobra, nic tu nie ma. Ach, punkt kontrolny widzę. No, poprzez skoku. Ale nic tu nie ma. Zbliżamy się do końca tej walczki. W śmietnikach nic nie ma. Jako typowy menel od razu sprawdzam. Typowy menel. Tak zobaczę jeszcze, czy czegoś tu nie ma. A nie można dalej chyba iść. Dobra. No to do helikoptera. Leon! Get to the chopper! A serdecha musisz podejść, bo się nic nie dzieje. A nie, przecież tutaj jest ta. Zagadam. This way. This way. Oczywiście, zupełnie przypadkowo jest tutaj wyrzutnia rakiet. Ej, na wiedziała, co się tu będzie spierdalało, nie przygotowała. No, trzeba utrzymać tradycję, nie? Tak. Żaden przeciwnik finalny w Resident Evil nie jest martwy, dopóki nie zostanie trafiony wyrzutnią rakiet. Wdychaj, śmieciu! Ja się wstrzymam z tą rakietą drugą. Aha, nieważne. Znaczy, jedna rakieta zawsze starczy. To jest ten taki klasyczny, no, powracający element w serii. Wiesz co, to nie było logo Umbrelli. Teraz to będzie logo Umbrelli. Tak, ten moment mi się strasznie wrył w pamięć. Dlatego, gdy zobaczyłem to logo, to od razu wiedziałem, co tutaj będzie. Jak jeden człowiek może stracić tyle krwi? Wiesz, że też to rozkminiałem, ale on jest mutantem, więc... Come on, let's get to the chopper. All right. Jeszcze nie koniec. Jeszcze się dostać do choppera. Który stał tak daleko, że US. No mogli to w cenie zrobić. Evidence that proves Simmons' guilt. Which means it will prove your innocence. Our innocence. I don't need it. Lena. Good news, Leon. We found a way to defeat the virus. Copy that. We're on our way back. See you soon. Let's go.
i tak się właśnie zakończyła. Pierwsza kampania. Ale podoba mi się cliffhanger, który zrobili, że wiemy, jak pokonać antywirusa. Znaczy, może, pokonać tego wirusa. Ale to się dowiecie dopiero za 10 części. albo w następnych tych... kampaniach. W kampaniach. Tak, tak, ja wiem. Teraz tylko można... można to skipnąć, czy... Nie można. Chyba... No i ale zobaczymy. Będzie jeszcze scena po napisach, więc... A, tak, a właśnie taką rozkminę miałem. Jaka opinia w takim razie twoja o tej kampanii? Bardzo lubię kampanię Leona. Jest to... Co prawda całej gry nie lubię aż tak bardzo, bo no jest kampania Chrisa, którą mniej znacznie lubię i te sprawy, ale kampania Leona to podoba mi się nawet bardziej niż Resident Evil 5, muszę powiedzieć. No, a właśnie mi się wydaje, że ja chyba bardziej nawet wolę kampanię Jake'a, bo on... tutaj raczej Leon z Heleną, Leon, raczej byli po prostu cały czas w jakichś miastach i tak dalej, nie? A właśnie tam u Jake'a to się dobrze pokaże, rozkład na jakichś bardziej pustynnych terenach, później w zimowe i tak w ogóle, tak jakby podróżuje po świecie, a u Heleny... Tak. Jest ciekawi. Tak, tak. Jeśli chodzi o lokacje. Ale nie pamiętam zbytnio kampanii Jake'a, bo to jedyna, której nie ukończyłem, bo kumplowi się później nie chciało już grać w tą kampanię, bo go wkurzała od pewnego momentu, ale no... Pamiętam, że była ciekawa, to na tą kampanię też się cieszę, ale najpierw trzeba przebrnąć przez kampanię Chrisa, która jest po prostu Gears of War. No taką szlaką. Tak, tak, no znaczy... Wiesz, tylko, że mniej ciekawym przez... Gears of War. Tak, znaczy w teorii można przeskoczyć, ale już lepiej robić jakby od góry do dołu, że tak tu i my, tak. Są tam ciekawe elementy fabularne, nie? To akurat warto wszystko pokazać też, nie? Tak, ale też wiesz, lepiej... zostawić najlepsze na koniec, nie? Tak się mówi, więc lepiej zagrać coś dlaczego słabszego. Dlaczego Ada na koniec? Znaczy to też, ale jak mówimy o takich oficjalnych, bo Ada tak naprawdę się odblokowuje dopiero jak przejdziesz wszystkie kampanie, nie? Ale mówiąc... Nie pamiętam zbyt, ale chyba prawda, no. Znaczy tak było, tak jest, znaczy. Tylko my mamy od początku, bo graliśmy. Ale... No właśnie ten... A fajne obrazki w sumie. W ogóle mi się podoba ten motyw menu, tak jakby. Znaczy, to nie jest menu teraz, ale... To właśnie... ten sam motyw, co w menu głównym. Tak, tak, tak. Tak skacze między... innymi rzeczami. Tak. I pajęczyny i to wszystko. Niech no właśnie chciałem jaja pajęcze. A chciałem zażartować, że to były oczy tego bossa przed sekundą. O! Tak. To ma sens. Tak. Patrzymy się w jego duszę. Ale muszę powiedzieć, że już teraz przedwcześnie mogę to mówić, że no, bardzo... Smutno mi, że te postacie, że tak bardzo porzucili te wszystkie nowe postacie i tak dalej w siódemce i ósemce teraz też, bo w siódemce mamy teraz nowego głównego bohatera, który jest kompletnie nudny i bez duszy, w moim zdaniu. Dlatego no, patrzy się też z jego oczu, a nie, że widzi się go za pleców, czyli jest i tak obojętny, co to za gość, no ale grasz nim, nie? A te wszystkie inne postacie w serii, które niosły tak naprawdę tą serię, bo postacie były... miały choć trochę charakter i coś sobie, co cię przyciągało do serii i nie dowiesz się, co teraz dalej się z nim stało, z Heleną, Leonem. Jedyna postać, która wraca w Resident Evil 7 i 8, to jest Chris. Chrisa w 8 teraz mają podobno trochę bardziej rozbudować znowu i może w 9 będzie też Leon czy coś, ale no, trochę zbytnio się na tym nowym bohaterze skupiają i nie wiem, czy mi się to podoba. Ale Chris się pojawia jako postać czy jako głos na przykład w słuchawce? A w siódemce tylko przy napisach końcowych się pojawia, a w ósemce ma mieć dużą rolę, jako chyba nawet twój przeciwnik czy coś. Nie wiadomo jeszcze zbytnio, bo no, gra dopiero wyjdzie w maju. My to nagrywamy przed wyjściem Residenta ósemki, a seria pojawi się po tym, kiedy będzie mój let's play, więc całkiem zabawna sytuacja. IQ200. Pamiętam, jak właśnie z Sadziem sobie ogrywaliśmy szósteczkę i robiliśmy, kurde, mega zajebiste teorie, jak to może się potoczyć dalej, że Helena będzie teraz super ważną postacią, że Sherry, Jake będą postacie, które będą miały teraz większe role. Zanim siódemka wyszła, mówiliście. I siódemka wyszła wtedy, która nic z tego nie miała. No. Ale w ogóle, znaczy ja nie grałem akurat, tylko coś tam sobie kiedyś obejrzałem, ale nie wiem, dla mnie siódemka... Znaczy, każda gra z tych gier właśnie były jakby, serii znaczy, po prostu była zawsze jakby akcją jakoś tam, znaczy grą akcji w dużym skrócie, nie? A tutaj nagle widok z pierwszej osoby i tak dalej. No, w sensie zawsze była ta akcja w teorii, nie? Ale więcej było tego survival horrorów w pierwszych trzech częściach. Później zaczęło się trochę bardziej ze strzelankami. Od czwórki, i siódemka znowu wraca w tą taką horrorową tą. Jest bardziej jak jedynka i dwójka, i trójka.
ale ta perspektywa pierwszej osoby mi się niezbyt podoba, bo wiesz, no nie musieli się starać też przy bohaterze, nie? Jak mówię, nie ma duszy, nie jest interesujący i nie musisz na niego patrzeć, to nie musi też ciekawie wyglądać. Ale w ogóle wiadomo, jak on wygląda? Jak jest jakieś, nie wiem, lustro? Tak, tak. A. Tak, tak, wiadomo jak wygląda i chyba było jakieś odbicia w lustrze czy coś takiego. No ale wiadomo, siódemka była robiona mocno pod VR i niestety w ósemce to dalej ciągną. Mam nadzieję, że to nie będzie teraz przez wszystkie gry. Chyba, że będą robili takie poboczne właśnie też gry jak z remake'ami było ostatnimi. Remake'iem dwójki i trójki, gdzie znowu jest perspektywa zza pleców. Jeżeli będą robili tak dwie serie, że jedna z tym nowym bohaterem i jedna z tymi starszymi bohaterami, no to byłoby fajnie. Ale jedna postać z Residenta już tutaj w szóstce została zapomniana, mianowicie Jill Valentine, czyli ta druga główna bohaterka z jedynki. Ona też była w piące, jakby co? Ona była w piące też, a nie jako tak, główna bohaterka. No, tak. Ona po piące została kompletnie zapomniana, nie ma jej w szóstce i później też się nie pojawia. Ale dostała przynajmniej swój spin-off w pierwszej części Resident Evil Revelations, ale fajnie byłoby ją znowu zobaczyć w jakiejś nowej grze. No w sumie siostra Chrisa, Claire Redfield, też została zapomniana kompletnie. Napchali tutaj tyle postaci, że no nie mogli jeszcze więcej dać, nie? Wiem, a Clara to jest chyba... A nie, ale Clara nie jest w Revelation też, czy...? W dwójce. A, dobra. A właściwie Revelation jest o czym? Może spin-off, ale jakoś kanoniczny, tak? Czy... Chodzi o innego wirusa. Aha. Inne organizacje i tak dalej. Nie ta główna fabuła, zasadzie. Tylko poboczna. I dzieje się pomiędzy piąteczką i trójką. Czyli jest młodszy Chris, młodsza Jill i to wszystko. No, polecam ograć. To jest bardzo fajne gry. Jedynka Revelations to jeden z moich ulubionych Residentów, więc no wiesz. Właśnie mi się daje, że chyba w Revelation 1 kiedyś grałem, ale to lata temu chyba jeszcze przed... Może i nagrywałem w ogóle wtedy, ale chyba tylko grałem z godzinę, czy coś tam chyba mi nie podeszło? Może w demo grałeś? Nie, właśnie nie, w demo na pewno nie. A może chyba dwójkę chciałem sprawdzić pod kopa, się okazało, że ten kop to jest kanapowy i stwierdzimy, że głupia gra i cześć. Chyba na tej zasadzie bardziej. Tak było. A nie pamiętam, czy kłop był kanapowy wtedy. Kanapowy, tylko... tak. Znaczy przez kanapowy mam na myśli, że nawet jakbyśmy się łączyli na przykład przez Steama, wiesz, to na przykład... Lokalny. Tak, że to... Tak, tylko online jest tylko ten tryb robić. Szturmu, tak. No i ten multiplayer w Revelations 2 nie podchodzi mi aż tak bardzo, bo sprawdziłem jak to działa i zawsze masz dwie postacie, jedna tam zawsze chodzi z latarką i jakieś tam... I chyba broni wręcz też ma. No i sprawdza tajemnice jakieś i niezbyt to działa, a druga strzela, nie? A jak grasz jako jeden, to możesz zmieniać między tymi postaciami, to trochę bardziej dynamicznie działa. No tak, niby tak. Ale też, ale z tego co wiem, na przykład za to w kopie... O właśnie, napisy są teraz. Clock to jest polska ta... Firma, widzisz? Polskie imiona są. No, widzę. Kojarzę, bo ogarniali też Danganronpę. Zawsze zwracam uwagę, czy Clock jest na wizach końcowych. No, ciekawe. No, ale co chciałem powiedzieć tak naprawdę, to jest... Ale wyobraź sobie, grasz w Danganronpę, a tu Polacy na liście płacy, tak okej, spoko. Masz takie, co kurwa się dzieje? Gdzie tak, ja tu jestem? Tak. Przecież Polacy nienawidzą Japończyków i Japonii. Tak. Wiesz, jak się pierwszy raz ich zobaczyłem, znaczy... Może ich widziałem w jakichś innych krach, ale także pojąłem, że to jest grupa, firma polska i właśnie Polacy, to właśnie w Danganronpie V3. No, ale to co chciałem powiedzieć, jak grasz na dwóch graczy, znaczy też na jednego na pewno, ale wiem, chciałeś specjalne podziękowanie dla Valve'a za użycie kontentu w Left 4 Dead 2. Pisało. No, ale w końcu może zdanie dokończę. Ja wiem, że teraz latarką może oślepiać wroga, dzięki czemu ta z pistoletem chyba może trafić w heada? Z mocniejszymi obrażeniami? Albo po prostu zrobić jakieś combo wręcz. Ale na jednego gracza raczej takiego komba sobie no, nie zrobić, przynajmniej niełatwo. Chyba można, to jest, że to robię postać automatycznie na przycisk jakiś. A że może. Dajesz polecenia tej drugiej postaci przyciskami. Może tutaj być. Tutaj poświeć, zrób to, zrób tamto. Grałem do tej pory tylko trochę w Revelations 2 na Switchu. Sobie streamowałem tam przez jakieś 3-4 godziny, ale to już pół roku temu, to nie pamiętam dokładnie jak to szło. Wiem tylko, że byłem zawiedziony, że fabuła z Revelations 1 kompletnie została porzucona i niekontynuowana dalej i mówiłem sobie, no pieprzy się. Zwróć uwagę, że my te napisy będziemy musieli jeszcze 3 razy oglądać.
Później, następnym razem sobie zapiszemy jakieś tematy na kartce, no i będziemy gadać, nie? No najlepiej, najlepiej. Tak, tak. Będziemy dużo narzekać na kampanię Chrisa, to tam już nie musimy się martwić, że zabraknie gadania. Tak, tak będzie. For me to take responsibility. Thank you. I'm ready. Assisted in the attack. The investigating commission have reviewed the evidence and feel it unjust to hold you liable for Simmons' crime. They will also not be disclosing their findings to the public. But the president would have done the same. All right. Shall we go join the team? Leon. For the next time you see her, women. Ty nie dobijaj Helena, bo szlak wie, kiedy to się starzy i czy w ogóle. No, i tak się właśnie zakończyła. Ponownie, to mówię. Zakończyła kampania Leona i Heleny. No, zauważ, że na nagrobku Deborah jest napisane, że umarła w 2013. I wtedy, kiedy wyszła gra, tak, wiem. No właśnie, to jest fajne, że Resident Evil zawsze się dzieje w tym roku, w którym wychodzi. To można sobie zapamiętać zawsze, w którym roku wyszło, jak się gra. Tak, ale właśnie ja bym nie zgadł, znaczy nie chodzi mi o datę, tylko że jakbyś mi powiedział na przykład, że ta gra jest z 2013, to bym nie zgadł, bo się bardzo dobrze zestarzała według mnie. Graficznie i w ogóle gameplayowo tak naprawdę. No gameplay jest świetny w tej grze, z tą walką wręcz i w ogóle, to bardzo lubię. Między innymi. Tylko mogłoby być trochę mniej wybuchów, to moja taka jedyna krytyka. Albo jak nas te samochody goniły na tym, jak wybuchały, nie? Kurde, na tej... Patrz moje zgony w tym rozdziale. Wszystkie na moście. Albo tam jeszcze, no bo ja tam sobie stałem takie... Jeszcze mógł, jakbym palił, to tak faja i takie... No, Geralt, jak idzie? No. Pięknie. Tak było. Dobra, ale to tyle jak na razie i kontynuowanie... kolejnej kampanii, czyli kampanii Chrisa, będziemy sobie kontynuowali dopiero na kanale Geralda. W następnym odcinku. Tak, to ja.